Witajcie kochani, kolejna lekcja z improwizacji i kolejne zagrywki do obadania. Ja sobie otworzę coś, zaraz pokażę co. Taki energol, ja sobie czasem lubię wypić energola. Także, dobra. Spróbujemy w tym wypadku sobie zrobić tak. Gramy na lekkim przesterze. Takim. Spróbujmy sobie troszeczkę poszerzyć horyzonty, czyli na przykład dodam strunę po tonicy molowej A, dodam strunę do struny G, czyli mam strunę G, G, A, G, A, C, D, E, G, A, C, D i dodaję strunę D, gdzie dźwięki z pentatoniki molowej na tej stronie możemy złapać na pustym, czyli 0, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 15. Przester nam spowoduje to, że te dźwięki będą troszeczkę tak fajniej płynąć. Dobra, a oto podkład. Zapytałem się w takim motywie. Jest to właśnie takie zapętlenie, które właśnie przez całą tą, czyli przez około minutę tutaj grałem, przez cały ten podkład. Jest to taki fajny motyw, który powoduje, że to można potraktować jako taki na przykład intro, czy powiedzmy jakiś a la solówkowy motyw, albo przedsolówkowy, albo taki postrefren. Różnych można to w różny sposób zastosować, po prostu do improwizowania. No i poruszałem się po prostu 5-7 na czwartej strunie, 5-7 na trzeciej. Tylko robiłem oczywiście tutaj vibrato na strunie czwartej D na siódmym progu. Trzeba, na pewno zauważyliście, że w pewnym momencie zmienia się, w ogóle, to jest w ogóle taki dziwna sprawa, bo gram akord A dur i później F dur i to dodaje takiego pewnego właśnie też klimatu, takiego pewnego nastroju dziwnego, można powiedzieć dur z molem, kuźwa, co to on robi. Ale na przykład grają ten motyw, cały czas ten sam i bardziej przyjąłem za zasadę skupienia uwagi przez skupienie uwagi słuchacza wskutek tego, że gram najpierw akord ten. I w momencie, jak się zmieniały te akordy z A do F, to po prostu grałem cały czas ten sam motyw. On brzmiał podczas grania na podkładzie akordu A, A dur, on brzmiał w specyficzny sposób, fajnie dopasowany, a przesunąłem się z akordem durowym o tercję wielką w dół, to wtedy w ogóle jakby zaczęło się ten, rozciągnęły się te interwały troszeczkę, bo o tercję się przesunąłem i bardzo fajnie to zabrzmiało. Myślę, że spróbujcie sobie sami to popróbować. To jako takie ćwiczonko sobie potraktujcie. Podkład jest wrzucony we wcześniejszym filmie. W podkładach mówiłem, że będę robić podkłady.
A ja się z wami żegnam, papatki.